The first speaker, Minister of Agriculture and Rural Development, Mr. Stanisław Kalemba. Honorable Minister, floor is yours. Nasuwa mi się takie spostrzeżenie, że te zakłócenia to są, odzywa się polska puszcza. I have an observation to make. These were the sounds of Polish forests. Bardzo dziękuję za zaproszenie w tym globalnym forum do spraw krajobrazu, szczególnie tutaj na tym historycznym Uniwersytecie Warszawskim, który ma bardzo wysoką pozycję w świecie. Thank you very much for inviting me to take part in this forum, especially here in the historic site of the Warsaw University, which holds such a good position in Poland and worldwide. Poruszane na tym forum są bardzo ważne dla świata problemy rolnictwa, produkcji żywności w kontekście zmian klimatu. And the forum is devoted to very important issues of agriculture and problems of agriculture in the context of food security and global climate change. Będziemy brać aktywny udział w tych obradach, dzieląc się naszymi polskimi bardzo bogatymi doświadczeniami. We will play an active part in these discussions and we will share our extensive Polish experience in this area. Polska ma swoją specyfikę, zachowała dużą bioróżnorodność, indywidualne gospodarstwa i warunki do produkcji naturalnej, ekologicznej, zdrowej, smacznej żywności. Poland has its specificity. It was able to keep it a biodiversity at the stable level. There are many individual agricultural holdings which have the conditions to produce organic, natural, healthy food. Ten sektor rolno-spożywczy, który głównie funkcjonuje na obszarach wiejskich, on jest kluczowy dla Polski. And the agri-food sector, which functions mostly in rural areas, is the key sector for Poland. Ma bardzo dużą dynamikę rozwoju. It grows dynamically. I zwiększamy ze wszystkich działów gospodarki produkcję naszej żywności i wymianę w tym wymiarze międzynarodowym. And our production significantly grows and we also increase our share in global trade in food products. Ministerstwo Rolnictwa uczestniczyło w pracach organizacyjnych forum, między innymi razem z Komisją Europejską organizuje także dwugodzinne seminarium na forum w temacie rolnictwo przyjazne klimatowi w kontekście wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywności. And the Ministry of Agriculture has been involved in the organization of this forum. Together with the European Commission, we also have organized a two-hour seminar devoted to the subject of environmentally friendly agriculture in the context of challenges related to food security. Chcemy przybliżyć uczestnikom spotkania, tak licznie przybyłem do Warszawy, jak wyglądają obszary wiejskie i rolnictwo w Polsce. We want to inform the participants to the forum who are so numerous at the meeting about the specific conditions of the agriculture in Poland. Jak wszechstronne pełnią funkcje gospodarcze, społeczne, kulturowe, historyczne. About its multiple functions, both economic, social, cultural, and related to food security. A w najbliższą niedzielę uczestnikom forum zaprezentujemy także polską tradycyjną żywność. And on Sunday we are going to present also traditional Polish food products to the participants. Polska żywność posiada wiele produktów tych tradycyjnych o oznaczeniach geograficznych, nazwach chronionych, miejscowego pochodzenia,
To jest bardzo duże bogactwo. There are many products which have been awarded the protected denomination of origin sign. They're quite numerous. Kiedy mówimy o zmianach klimatu, to trzeba podkreślić, że rolnictwo najbardziej bezpośrednio odczuwa skutki zmian. When we talk about the climate change, we need to point out that agriculture feels the direct impact of this change. Rolnictwo to jest w większości warsztat pod gołym niebem i na co dzień właśnie rolnicy mają bezpośredni kontakt ze zjawiskami przyrodniczymi, narodą, naturą, zmiennością pogody. We may say that agriculture is an open space workshop and farmers have direct contact with the impact of climate change. To oni najlepiej rozumieją zagrożenia wynikające z wpływów zmian klimatu na warunki produkcji rolnej. And that makes them understand particularly well the impact of climate change on the conditions of food production. Jest faktem, że skutki tych zmian coraz bardziej obserwujemy też i w Polsce. And the impact of this change has been noted quite significantly also in Poland. Mamy do czynienia z coraz częstszym występowaniem niekorzystnych zjawisk pogodowych, czy to są powodzie, czy to są gradobicia, czy to są huragany, czy trąby powietrzne o niedużej skali. We are more and more affected by the adverse climate conditions, be it floodings or droughts or tempests. Nie można znaleźć dobrych rozwiązań w Europie czy w ogóle w świecie, jeżeli chodzi o ubezpieczenie się rolników przed tymi bardzo dotkliwymi skutkami. And in fact, both in Europe and globally, we are unable to find the adequate protective measures for farmers. Praktycznie to nie ma roku, żeby rolnicy w sposób znaczący nie odczuwali skutki tych skutków anomalii pogodowych. Year on year farmers feel the impact of adverse climate conditions. Na przykład w 2006 roku bardzo niekorzystne warunki pogodowe w okresie zimy, wymarznięcia duże roślin, brak okrywy śnieżnej przy dużych mrozach. For instance, in 2006 there were quite difficult conditions in the winter time, many frosts. Wiosna, lato to były bardzo dotkliwe susze, a w pewnym okresie nadmierne opady i to wszystko doprowadziło do znaczących strat w uprawie zbóż szczególnie. And in spring and summer there were droughts and heavy rains which resulted in quite significant losses in food production. W 2010 roku powódź, nadmierne opady na ziemi lubelskiej doprowadziły do zniszczenia wielu upraw. In 2010 the flooding destroyed many crops near Lublin. A między innymi bardzo drogich upraw, gdzie trzeba zainwestować znaczące środki, czyli plantacje chmielu. Inter alia, the hops culture, which requires significant investment. W 2011 roku były nadmierne opady podczas zbiorów i to znacznie obniżyło jakość ziarna. In 2011 extensive rainfalls significantly decreased the quality of cereals. W 2012 roku, rok temu, w centralnej Polsce były bardzo duże przymrozki, kiedy już ruszyła wegetacja, wymarzło około 1,5 miliona hektarów uprawy zbóż. Trzeba było to wszystko na nowo przesiać. And in 2012, a year later, we've noted in central Poland some late frosts after the vegetation started, which resulted in the destruction of 1.5 million hectares of culture. W roku bieżącym lokalnie bardzo duże powodzie,
gradobicia, huragany, też straty około 700 tysięcy hektarów upraw. And in 2013 there were local floods and local hurricanes which destroyed also about 700,000 hectares. W rolnictwie zmiany klimatu odczuwamy bezpośrednio, natomiast te anomalia, susze i tak dalej mają bardzo duży wpływ na wysokie ceny żywności. Agriculture feels the direct impact of those adverse weather conditions, but we also feel them in the growing instability of prices on food markets. Niestabilność, jeżeli chodzi o ceny żywności, mieliśmy tego przykład też w północnej Afryce, prawda? And when it comes to food prices, we also had examples of such instability in northern Africa. I na rolnictwie spoczywa takie duże wyzwanie, żeby sprostać wyżywieniu rosnącej populacji świata. And agriculture has a challenge, a growing challenge of providing food security for the growing global population. I trzeba poszukiwać rozwiązań, jak zwiększać produkcję właśnie tej żywności dla zaspokojenia potrzeb, gdzie wiemy, że każdej doby dziesiątki tysięcy ludzi umiera z głodu, i dzieci, i starszych osób. And we need to seek solutions to increase production, to cater for the growing needs of hundreds of thousands of people, many of whom are dying day on day from hunger. Ale zdajemy sobie sprawę, że trzeba zwiększać tą produkcję żywności, ale nie wolno dalej obciążać właśnie klimatu, środowiska. But we are aware that we need to increase production without providing additional burden to the climate and environment. Na początku roku brałem udział w targach Green Evoche, w których na konferencji uczestniczyło wielu ministrów z całego świata, ze wszystkich kontynentów. Reprezentowali oni około 3/4 całej populacji ludności świata. At the beginning of this year, I took part to Grunewald Fair and a conference. At the conference, there were ministers responsible for food security issues, representing about 3/4 of the global population. I zgoda, konsensus była co do tego, że do 2050 roku świat powinien zwiększyć produkcję żywności o około 70%. And we all agreed that by 2050 there is the need to increase the production by over 70%. Forum daje też okazję do poszukiwań najlepszych rozwiązań pozwalających godzić ze sobą różne cele i uwarunkowania. The forum also provides an opportunity to seek the best solutions and best practices to combine diverse factors and conditions. Stwarza to okazję do spotkania wielu zainteresowanych stron, do rozmów, wymiany poglądów, doświadczeń. This is an opportunity for many interest parties to meet, seek solutions, exchange experience. Też rozmów o wynikach badań naukowych w celu lepszego rozumienia wyzwań i identyfikacji kierunków podejmowanych działań w tym zakresie. We also have an opportunity to discuss scientific research concerning this issue. Bo też mamy świadomość, jakie jest zróżnicowanie tych spraw w poszczególnych rejonach świata, na kontynentach. To because są duże różnice. We are aware of the differences in conditions on many different continents. Mam nadzieję, że globalne forum do spraw krajobrazu przyczyni się do wypracowania wniosków, jakimi będziemy mogli podzielić się z pozostałymi uczestnikami szczytu klimatycznego, który odbywa się w Warszawie. And I hope that the Global Landscape Forum will provide an opportunity to work out solutions which we will be able to share with other participants to the COP conference in Warsaw. Sektor rolny, ludzie pracujący w rolnictwie i na wsi są
bardzo zainteresowani co do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. The sector of agriculture and people working in this sector are very interested in the limitation of greenhouse gas emissions. I tutaj to jest zadanie dla wszystkich. Nikt nie może udawać, że to jego nie dotyczy. And this is our common task. We cannot pretend it doesn't have any impact on us. Życzę dobrego pobytu tutaj w Polsce i konsumpcji smacznej, zdrowej, ekologicznej polskiej żywności. And thus I'd like to conclude my presentation and wish you all very fruitful stay in Poland and please enjoy the presentation of our local healthy food products. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałbym na początku podziękować Uniwersytetowi Warszawskiemu za wspaniałe ramy, jakie tworzy dla naszego spotkania, ministrowi rolnictwa za wspólny patronat nad naszą konferencją, który dobrze świadczy o współpracy środowiska i rolnictwa, których problemy zawsze się przenikały i wspomagały jednocześnie. Thank you very much. I'd like to thank the University of Warsaw for providing an excellent framework. And I'd like to also thank the Minister of Agriculture for this joint patronage, as our problems, the problems of the Ministry of Environment and the Ministry of Agriculture largely overlap. Nasze spotkanie, nasza konferencja nazywała się kiedyś Forest Day. Dzisiaj mamy zupełnie inną, szerszą nazwę, chociaż jako leśnik muszę powiedzieć, że trochę mi tamtej nazwy żal. Our conference used to be called Forest Day. Now it has a different name, much broader, but as a forester I have to say I like the previous one better. Tak naprawdę ta nowa nazwa i nowa formuła jest jednak bardziej odpowiednia, czy bardziej odpowiadająca dzisiejszym zmianom, dlatego że jest bardzo ogólna i zawiera w sobie nie tylko problemy lasów, ale problemy rolnictwa, problemy miast, infrastruktury, tego wszystkiego, co nazywamy krajobrazem. But actually this new name is more adequate as it is more general and it doesn't only pertain to forests but to agriculture, infrastructure, cities, so everything that we can generally call a landscape. Oczywiście zmiany klimatyczne dotykają wszystkich dziedzin naszego życia, dotykają również lasów, a pytanie, które pan profesor Paschalis zadał, czy możemy wyżywić 9 miliardów ludzi, poszerzyłbym w ten sposób, czy możemy wyżywić 9 miliardów ludzi nie mając lasów. Of course, climate change has an impact on all domains of our lives, also on forests, but I would broaden the question that Professor Paschalis asked, whether we are able to feed 9 billion people. I would ask whether we can feed 9 million people without forests. Życie odpowiada nam, że nie, że te kraje, których powierzchnia lasów radykalnie została ograniczona, a czasem wręcz zniszczona, mają również kłopoty z wyżywieniem swoich mieszkańców. Practice shows that's impossible. Those countries whose forest area has been limited or actually eliminated altogether have real problems feeding their own people. Ta prawda dotarła już do bardzo wielu, decydentów, polityków i dziś już nie możemy powiedzieć, że Europa jest jedynym regionem, w którym wzrasta powierzchnia lasów, bo również w innych regionach coś się pozytywnie w tej materii zmieniło. Many policy makers have finally realized this truth
And now we cannot really say that Europe is the only region of the world where the area of forests is increasing, because there are changes happening in other regions as well. Oczywiście jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, bo jesteśmy wszyscy świadomi, że jednak powierzchnia lasów zmniejsza się o kilka milionów hektarów rocznie. Niemniej mamy nadzieję, że ten trend będzie można odwrócić i będziemy mogli, tak jak w Europie, cieszyć się zdrowymi, powiększającymi się lasami na całym świecie. Of course, there's still a lot to be done. The area of forests has been decreasing by a few million hectares yearly, but we hope to be able to reverse this trend and to enjoy forests everywhere globally. W Europie i w Polsce przyjęliśmy taki sposób tworzenia polityki leśnej, koncepcji związanych z rozwojem leśnictwa, który zakłada jak najszerszy udział w dyskusji wszystkich zainteresowanych, nie tylko bezpośrednio zainteresowanych leśnictwem. In Europe and in Poland we have adopted an approach in the forestry development model, which involves in the discussion not only stakeholders, but everyone who is impacted by the policy. To daje możliwość wpisania polityki leśnej w szerszy kontekst polityki rozwoju kraju, a jednocześnie zapewnia zbieżność i spójność celów z polityką ochrony krajobrazu. This enables us to not only include the forestry policy in a broader political context, but also to create a convergence in our policies. I w ten sposób możemy, chroniąc lasy, prowadząc ekologiczne rolnictwo, w miastach żyjąc w sposób niskoemisyjny i oszczędny ekologicznie, dbać o ochronę krajobrazu, a przez to o ochronę klimatu. That's how we can protect our forests, we can develop our eco-friendly agriculture, but also implement low emission policies in our cities, and thus protect landscape and forests. I to właśnie zadanie ochrony lasów, żywności, ludzi, krajobrazu, klimatu jest, jak myślę, jednym z głównych celów Global Landscape Forum i życzę organizatorom jak największych osiągnięć i takich konkluzji, które moglibyśmy potem w życiu wykorzystywać. Dziękuję bardzo. That is the task for protection of our environment, of food, of people, of landscape and of climate. That is, I believe, the main goal of the Global Landscape Forum. I wish the organizers a lot of success and hopefully we will be able to use the conclusions of this conference. Thank you very much. Thank you. It's an honor to be here. And I'm very impressed and grateful to the Polish authorities for making the Global Landscapes Forum possible. I think we will have a great weekend. The Global Landscapes Forum now have more than 1,800 participants registered. And does she want to come in now? Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj być. Jestem pod ogromnym wrażeniem i jestem bardzo wdzięczny organizatorom Global Landscape Forum. Myślę, że będziemy przed nami wspaniały weekend. Chciałbym powiedzieć, że zarejestrowało się do tego wydarzenia ponad 1800 osób. The participants will come from more than 100 countries representing more than 50 organizations. And we will have almost 300 of the climate change negotiators present. But it doesn't stop there. We will also reach millions of people through the social media networks, which we will be distributing to live during the conference.
Osoby biorące udział w tym wydarzeniu pochodzą z ponad 100 krajów i reprezentują ponad 100 różnych organizacji. Ale to nie zatrzymuje się tutaj. Dotrzemy do milionów ludzi za pomocą mediów społecznościowych, gdzie będzie relacja na żywo z wydarzeń konferencji. So then, why are landscapes important? It's quite simple. The landscapes are the keys to the future we want. Dlaczego ochrona krajobrazu jest ważna? To bardzo proste. Krajobraz jest kluczem do takiej przyszłości, jakiej pragniemy. From landscapes we see 1/3 of the greenhouse gas emissions. We have 2 billion livelihoods depending on them. They keep all our terrestrial biodiversity. They produce all our food and many, many renewable products. And they're also the key to the green economy. Z krajobrazów pochodzi 1/3 emisji gazów cieplarnianych. Od ich losu zależą losy 2 miliardów ludzi. Zależy los bioróżnorodności na świecie. Pozwalają produkować jedzenie, a także inne odnawialne produkty. So now, on the ground, everything is linked. So if we continue to chase these issues inside each individual sector, we will fail. W ziemi wszystko jest połączone, więc jeżeli będziemy się zajmować pojedynczymi sektorami, to poniesiemy porażkę. That's why we must have combined solutions. We must have agriculture and forestry working together to find these combined solutions. Dlatego potrzebujemy połączonych rozwiązań. Rolnictwo i leśnictwo muszą ze sobą współpracować. And these solutions of course relate to the climate change challenge, but they also relate to the broader sustainable development issues. We have this in our hands, and this is pretty much what the Global Landscapes Forum is about. Te rozwiązania dotyczą oczywiście zmiany klimatu, ale dotyczą również zrównoważonego rozwoju. I to się znajduje w naszych rękach. Wydaje mi się, że o to właśnie chodzi w globalnym forum do spraw krajobrazu. So the people that are young and study at this university, in 20 years they will look back and they will say that this is where the first Global Landscapes Forum happened. And they will feel proud about that. Thank you very much. Studenci tego uniwersytetu za 20 lat przypomną sobie ten moment i będą go wspominać jako pierwsze globalne forum do spraw krajobrazu i będą z tego dumni. Dziękuję bardzo. That's the pleasure, and I would like to invite the first lady in our panel, Ms. Lindiwe Mayele-Sibanda. Food, Agriculture, Natural Resources Policy Analysis Network. Dobrze, teraz ostatnia prezentacja. Powiedzieć kilka słów. W naszej kulturze kobiety zawsze puszcza się przodem i są uprzywilejowane, chociaż być może ze względu na poprawność polityczną i kwestie genderowe nie powinno się tak mówić, ponieważ są równe mężczyznom. Tym niemniej mam przyjemność zaprosić panią Lindiwe Sibanda, szefową FANRPAN, do zaprezentowania swojej prezentacji. Thank you very much, honorable ministers here present, the vice rector, authorities from the university and the media. It's an honor to be back here. Let me start by saying from the onset, we are all guilty. You are guilty because you are participating in this process, but we do not have a global climate deal that includes agriculture. As a result,
We are sitting with close to 2 billion people who are undernourished in this planet. We have over 800 million people who do not have access to food. And that is because we do not produce enough, and we need a deal that includes agriculture. Dziękuję bardzo panu ministrowi, panu przewodniczącemu, przedstawicielom Uniwersytetu Warszawskiego i przedstawicielom mediów. To prawdziwy zaszczyt być tutaj. Chciałabym rozpocząć od stwierdzenia, że wszyscy jesteśmy winni, ponieważ wszyscy bierzemy udział w tym procesie i nie mamy globalnej umowy, która pozwoliłaby rozwiązać problemy. W tej chwili na świecie 2 miliardy ludzi jest niedożywionych, a ponad 800 milionów nie ma dostępu do żywności. Climate change affects farming, it affects agriculture, and our farmers are suffering due to low yields. They are suffering due to new diseases that are affecting their crops and livestock. Therefore, there is poverty and lack of food in the households that are meant to be feeding us. Zmiany klimatu wpływają na rolnictwo. Rolnicy cierpią z powodu niewystarczających zbiorów. Mają też problem z nowymi chorobami, które dotykają roślin i zwierząt. A to prowadzi do biedy i do niemożliwości wykarmienia nas wszystkich. One thing that we know for sure is that we cannot focus on narrow solutions of increasing yields. We need to take a holistic approach, the landscape approach. Jedna rzecz jest pewna. Nie możemy skupiać się na wąskich rozwiązaniach, czyli takich, które dążą do zwiększenia zbiorów. Potrzebujemy podejścia holistycznego. The short-term approach, we have seen the bad effects in India and Punjab, where green revolution has caused more damage than good. Krótkoterminowe podejście jest niedobre i widzieliśmy to w Indiach, w Pendżabie, gdzie zielona rewolucja poniosła porażkę. We have seen the expansion of soybean in Brazil into the Cerrados, leading to more greenhouse emissions. Widzieliśmy również, że ekspansja Cerrados w Brazylii doprowadziła jedynie do emisji jeszcze większej ilości gazów cieplarnianych. In my own continent, in Africa, in the Sahel region, we have seen how removal of forest, deforestation, has caused low soil fertility and low yields. Na moim własnym kontynencie, w Afryce, w regionie Sahelu, zaobserwowaliśmy to, że wylesienie doprowadziło do spadku płodności ziemi, a co za tym idzie, do zmniejszenia zbiorów. Now what we are calling for is a solution that will allow us to get more for less. Teraz apelujemy o rozwiązanie, które pozwoli nam dostać więcej, wydając mniej. We need a solution that will allow us to feed the 9 billion people and cause less damage to the environment. Potrzebujemy rozwiązania, które pozwoli nam wykarmić 9 miliardów ludzi, nie powodując strat w środowisku. The solution we propose is climate smart agriculture. Rozwiązaniem, które proponujemy, jest rolnictwo, które nie powiększa zmian klimatu. We've already seen the benefits of climate smart agriculture in West Africa with a program on farmer managed natural regeneration. Widzieliśmy już korzyści z takich rozwiązań w Afryce Zachodniej. There we have seen yields of millet go up from 150 kilograms per hectare, threefold to 500 kilograms per hectare using climate smart agriculture technologies. Udało się tam trzykrotnie zwiększyć zbiory przy pomocy odpowiednich rozwiązań
chroniących jednocześnie klimat. We've seen in China with the Grain for Green program, where the government is paying farmers for protecting the river basins. So there is solutions that we can scale up. Natomiast w Chinach widzieliśmy to na przykładzie projektu Grain for Green, gdzie władze płacą rolnikom za ochronę rzek. We can't feed 9 billion without climate smart agriculture. We can't feed 9 billion without our forests. Nie możemy wykarmić 9 miliardów ludzi bez takich właśnie rozwiązań i bez lasów. Agriculture is part of the solution to climate change, and if you do not fight for a global deal that includes agriculture, you are responsible and guilty for contributing to the world's poor people. Rolnictwo musi być częścią tego rozwiązania i musimy doprowadzić do globalnej umowy, bo jeżeli nam się to nie uda, to my będziemy winni i my będziemy odpowiedzialni. We started this fight, this revolution, as Africa in Poznan, here in Poland. So it's significant that we are back here. And we believe that you will take us to the finish line where we all collectively ensure that through Landscapes Day, we work collectively, holistically together to ensure that we can feed the world. Dla nas, dla Afryki, ta rewolucja zaczęła się w Polsce, w Poznaniu. Jesteśmy tutaj z powrotem i mamy nadzieję, że to wy doprowadzicie nas do finiszu i uda nam się wypracować politykę ochrony krajobrazu. We say if there is no agriculture, there is no deal. Landscape Day will be about a holistic approach to sustainable solutions that are not narrow, but look at the long-term benefits of investment in our environment. Thank you. Jeżeli nie będzie w tej polityce rolnictwa, to nie będzie umowy. Uważamy, że podejście krajobrazowe jest właściwą i zrównoważoną drogą. Nie możemy stosować podejścia wąskiego. Musimy skupić się na dłuższej perspektywie inwestycji. Thank you very much, Ms. Lindiwe Simbanda. Thank you very much for your nice words.